Witam, hej! No jak widzicie, jestem w tej mojej prowizorycznej pierwszej bazie, w tym biomie Messa, gdzie poszukiwałem dużo złota i żelaza. No złota dosyć się mi już udało. Trochę znalazłem, tu pokażę, już trochę wykorzystałem, bo trochę torów poprowadziłem. Ale jeszcze mam 3 paki, żelaza dosyć, trochę torów. I cały odcinek poprowadziłem torów. Właśnie stąd zdobyłem. Co bym mógł powiedzieć? Nie wiem, ale może wyjdziemy, bo co będę siedział w domu? Nie wiem, czy to jest reguła, ale niepowodzeniem była kopalnia głębinowa. Jak zawsze schodzę na poziom 11, tak, na poziomie 11 miałem mizerne efekty. Natomiast chodząc po grotach, to i trafiałem dużo złota, naprawdę dużo złota i żelaza tak średnio, ale też. A teraz mieliśmy obchodzić trochę ten rejon, ale ja trochę zwiedziłem i znalazłem niedaleko kopalnię, taką bardziej powierzchniową. I właśnie tam chciałem zajechać. Ja już tu tor poprowadziłem, siadam do wagoniku i hop, oj kurde, nie tak, tak. Jedziemy do przodu. O, i trochę też panoramy zobaczymy, no nie? Tutaj obok jest ten, niedaleko ten stawek, co tak byłem pierwszy raz zauroczony. Może to coś kiedyś wybuduje. O, tu go widać nawet, o. Żółwiki tu chodzą. O, i jeszcze tu mi żółwik. No nie. No też coś. Gdzie ty żółwie tutaj chodzi? Ja nie wiem, jak go wyprowadzić teraz. Ale to będę później myślał. No nic, wysiadka z tego, ale to zabieramy. Wagonik zabieramy. I tu już wybudowałem, o jak widzicie, tu już się zaczyna kopalnia. I tu już wybudowałem takie prowizorium, gdzie będę mógł sobie gromadzić pewne rzeczy. Już trochę pogromadziłem, bo jak budowałem to i tak, a żelazo, tutaj też mam trochę żelaza. No nic. Ale najpierw to gospodarcza, ja sobie tutaj już mam częściowo, ale ten kilow jest na wykończeniu. Fortuna chyba mi nie będzie potrzebna. O, tego sobie kilowka wezmę. Łopatkę mam dobrą. Nożyczki, bo dużo jest tego. O, jedwabny dotyk wezmę. Jak słyszycie, tu gdzieś tuptusie w pobliżu są. Ja mniej więcej wiem, gdzie one mogą być. I myślę, że tam jest spawner. Czy wiecie, jak nie zniszczyć spawnera i sobie do plecaczka go wziąć? Nie wiem, ja spróbuję go rozbić jedwabnym kilofem. Z zaklęciem jedwabny dotyk. O, i dlatego go biorę. O, jedwabny dotyk. I teraz ja proponuję zwiedzenie tej kopalni, bo ja naprawdę nie zwiedzałem, czy to jest duża kopalnia, czy nie. Bo ja już się przygotowałem na duże, nie? I tak czy siak będę poszukiwał. O, tu już są pajęczyny, może od razu te pajęczyny z czorty, bo się później powieszę. O, i te tuptusie, to gdzieś tutaj słychać. Aha, ale po co ja ten wagon ze sobą taszczę? Mi on niepotrzebny. A co z tym żółwiem zrobić? Kurczę, nie wiem. A żółwie słyszałem, że wodorostami można je kierować. Idą jak, może jak kury za ziarnem. Będę musiał spróbować. Bo w końcu, kurde, on tutaj mi padnie. Albo jakieś bajoro tutaj do niego ale to jest duże. Ja sobie tak myślałem, może tutaj coś by takiego ekstra wybudował.
takiego dużego, coś tam takie podziemnego, to mogłoby być dość ciekawe, no nie? Ale te są późniejsze. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek. O! Już tu jest jeden. Już mnie gryzie. O ty zaraz, to jedna. A tu drugi. Skąd one wylazły? O, proszę, tam już złoto jest. To one stąd wyłażą. To one tu potrafią wyłazić? A ja myślałem, że tu mi nie wylezą. Jest. Może jeszcze. No nie, no muszę iść na żywioł. Nie daruję im. Aha, ale od razu tu pochodnie sobie ustawię. O, tak. Tak. Jest, jest. O, i jest. O kurczę, lada twarz. No to mnie tam mordują. Kurczę, blady. Kurczę, ale jest. One mnie tu zamęczą. Muszę z nimi coś zrobić. O, następny. O, jest. I teraz oświetlić. One gdzieś tam muszą być. No, nie. Jest. A tu od razu pajęczyny. Gdzie ten pająk jest? Tu! Jest. Następny. Robaczek. Ajajajajaj, ja chyba z nimi nie poradzę. Tu pełno pajęczyn jest. To tu będzie ten pełner. O, jest, 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 jest. To spróbujemy. O, jest. Kurde, dobrze, żem trafił. Dobrze. Cię tu zaraz. O, tak. Jest. I teraz spróbuję go rozsypać, tego spawnera. O. Gdzie jest ten mój? No, nie ten. Ten jedwabny dosyć. O. Tym kilofem. Co się stanie? Skorzystam czy nie? Guzik. Rozsypał się i nie mam. Idźże ty gadzie jeden. O. Trudno się mówi. A może by tłokiem sunął? Tak jak oglądałem, co to tą. Będzie. Ale nie wiem. Może ktoś wie, jak to się usuwa. Ale tu jest złota, nie? Ale będę zbierał. Ale tutaj to wszystko najpierw posprzątam. O! Wszystkie pajęczyny. I sobie ładnie zrobię. O! Równiutko. Lubię, jak kopalnie, to kurde, to ma być równo. A nie tutaj. Mam dużo rzeczy. Oj, noc, a mi teraz to nie potrzeba tego. Tak? Tak? Niedobrze. To mam ustawione. Chłopie, co ty robisz? A co ja tu chciałem? Łopatę. Dobrze. Teraz jest wszystko dobrze. Tak ma być. O, jest. No i znowu. Ja się nie nauczę z tym klawiszem operować. Zawsze jakiś numer wywinę. Tak. To by teraz złoto zebrał. Szkoda. No proszę, ile tego złota jest? No nie. Jest go, a jest. Taką kopalnię to warto eksploatować, nie? Ojej, tu wyjść nie idzie.
Jest. I dalej. No, nie powiem, ale zawiedziony jestem. Bo sobie pomyślałem, żeby tak zrobił jakąś wystawę tych wszystkich, dajmy na to, pająków, zombich, szkieletów, no bo tych creeperów, czy jak tam mówią, to nie widziałem Paunera. Ale tych to były, gdyby tak zrobił. Też by pojej, tu znowu pełno złota. O kurczę, ale będzie. Proszę. No nie. Ojej, a ja z jedwabnym dotykiem. Ale chowaj migiem ten kilof. Proszę, mam kostki węgla bez węgla. A na to mi one. O tak, teraz jest węgiel. No nie? Tak, dalej. A co to słyszałem? Ale tutaj zarąbisz się. No nie. Tak, jest. Super. No i tu znowu jakieś jest coś tam. Ale to jest to, coś, dość duża kopalnia może być, nie? Teraz dalej. Znowu coś tu słychać. Co to jest takiego? O, tam pająk jest. Ja cię tu gildę. Drugi jest. Jeszcze ileś tam ich jest? Nie ma więcej. No i dobrze. O, szkieleta słyszę. No jeszcze tego mi potrzeba. Worka kości. Żeby mi tu przeszkadzał. No ale co zrobić? Jego prawo, nie? O tak. Super. I jest. Tak. Tak, trzeba oznaczyć do wyjścia. O, jest. Teraz tu. Tak. Jest. Dobrze. Tak. Gdzie ten żółw mi tu idzie? No nie. By też chyba wyłaził i ratował żółwia. Tak. Tak spróbuję zrobić. Nie wiem, czy się mi uda go wyprowadzić stąd, czy nie, ale spróbujemy.
Tak. Idziemy najpierw się wyspać, bo to jest noc, nie? Tu mam sypialnię. O. Oj, to mruczek znowu jakiś tam jest. O Jezusie kochany. Tymi mruczkami. Tak. A co ja tu mam 37? Ja bym musiał gdzieś, na razie to weźmy to gospodarcze i wrzucę. O, jest. Ale mam 29 zł. Nie, to ja to na razie nie. Tu? Ale mam. To już do pieca nałożymy. O, jest. Tak. Tak. Niech się topi już, nie? Jest. Jest. Aha, i teraz idziemy zobaczyć, czy mnie się uda tego żółwia wyprowadzić, czy nie. Czy on pójdzie, czy nie. Tu, niedaleko, jest ten stawek. I tu są żółwie. Tak, ja mam tutaj. Będę miał to jakieś wodorosty. Tylko żeby nie było tu żadnego talanta. O, są. Widzisz? Jeszcze jakiś tu jest? Palant? O, jak to? Ojej. Czy da radę to ściąć? A, trawa morska. Zobaczymy, czy da radę tą trawę napaść go. O, jest? Jest? A ja już się topię, nie? No ładne kwiatki. Ale mam 3 trawy morskie mam. No to teraz zobaczymy, czy on zareaguje na trawę morską, czy nie. Czy jest szansa go wyprowadzić? Tego żółwia? Kurczę z tym żółwiem, no. Tu gdzieś z boku miałem. Gdzie on jest? Tak, teraz go nie ma. Nie wiem, gdzie jest ten żółw. O Jezu, co tu za nory. O kurczę. Nie ma, to nie. Trudno się mówi. Jest. Korzystam, póki mogę. Tak. Prawdziwa bonanza. No nie powiem. Kurczę, ja wychodzę. Ojej! A tu co? Tor? A tam? Tam znowu jakiś spawner jest. I morze. Ciekawy widok, tylko żebym ja nie pogubił się. Chyba dojdę. Trafię gdzieś tutaj, ale tu pójdę. Najpierw zobaczymy, co tutaj jest. O! Nawet diament? Pochodni ile? Kurczę, proszę, proszę. No dość wartościowe. 2 diamenty ma. Ale tory też. No. I możemy to rozwalić, no nie?
Tak jest. Tu wszedłem. Może trafię. Ojej. To przez rzekę. Idziemy do tego spawnera. Jak mam z czasem? Mam dobry czas. Myślę, że trafię. O, tu sobie pochodnie postawię, żebym widział, jakby mnie noc zastała, nie? Co to jest za spawner? Chłopie, rozwalaj go póki czas. To jest tajemniczy spawner. No i po co on tu? No nie? O jej. Tu wyjście na morze, może jakoś tory poprowadzę. Ale to dziwna kopalnia. No nie? A tu pozbieram już te tory. A tu co to jest? Niech sobie będzie. Nie będę wszystkiego drewna rąbał, a to piach zaraz mi na głowę spadnie. No nie? Tory zabieram, bo one są niepotrzebne tu. A mnie się przydadzą. O! I teraz gdzie ta moja pochodnia jest? Tam. Kierunek. Mniej pająków będzie. I tak trzymaj. Nie muszą mi tu łazić. Ale to kurde. Trzeba teraz iść do siebie. Patrz. Gdzie te pajęczyny są? Nawet tu. Ale tych pająków tu musiało być. No nie? Jak głodny się robię, sobie bimbam. Jak mnie złapią, to będę miał kłopot. A teraz gdzie to do domu? To gdzieś było tu. Tu? Za dużo nie znakowałem. Jest ten mój żółw. Kurde, jak co z nim zrobić, żeby go się wyprowadzić? Najpierw się prześpię, jeśli będzie. To spróbuję go tą trawą ściągnąć, czy da radę. Od tego zacznijmy. O, jest? Wyspałem się, jakby nie było, ale najpierw trzeba coś zjeść, nie? Tak? Udnia węgiel? No nie. To już cztery światy. Tak. Jest. Trawa? Gdzie ja tą trawę dał? Nie tu. O, jest ta trawa. Czy ja go skuszę trawą? Jak będzie, będę próbował go skusić trawą. Jest. Chodź tu, chodź tu. Żółwie. Jeden. O, o, idzie! No super! Chodź, 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 chodź! Chodź tu! Chodź tu! Idzie za mną? No ale to ci ten pożółwie, jak nie wiem! O, dobrze! A teraz po schodach. Wejdziesz po schodach? Wyprowadzę go? Ojej, jakby tak miał wyprowadzać. Szkoda mi żółwika. No nie, chodź, 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 chodź. Po schodach może iść. Idzie. Za trawą idzie. Nie ma sprawy. Tu by przeszedł. O, i piaskiem, piaskiem. Piaskiem, chodź tu. No, nie wpakuj się tam gdzieś do dziury. Tu przejdziesz, przejdziesz. Za szybko idę? No poczekam za tobą. No. Piękny jesteś, chodź, chodź, chodź tu. No, żeby cię te kolce tutaj
Nie łatnęły. O. Tak, chodź, chodź. Tak. No. I pójdzie za mną. Wyprowadzę go. Jednak ta trawa to była dobra rzecz. Nie wiedziałem, przynajmniej będę wiedział, może się ich też rozmnaża przy pomocy trawy. No, będę patrzył. O tak. A może tu drugiego żółwia gdzieś dorwie? Tak. O, widziałeś? To ma serca, ale nie ma drugiego żółwia. To masz jeszcze jedną trawę. O, i teraz tutaj siedź. I za mną nie idź. Wyprowadziłem cię z kopalni. No i niech sobie tam siedzi. No. Jeden kłopot z głowy, no nie? Ładnych parę godzin tutaj przesiedziałem. W tych wszystkich tunelach, gdzie co nie było. Sama kopalnia to nie była duża, ale podziemia dość duże. Co udało się mi zebrać? Może bym trochę pokazał, bo to co najbardziej mi zależy to na złocie. I proszę, tyle paków tutaj złota zebrałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i prawie siedem. Jakbym pokrążył jeszcze tam te siedem dobrał. Żelaza zdecydowanie mniej, bo to żelazo ja chyba przywiozłem, ja dokładnie nie pamiętam, ale ja coś ze sobą tu przywiozłem, żeby dobudować tory, nie? No trochę torów zebrałem, a kopalnia to jak na moje możliwości w tym zakresie to dużo więcej. Tyle drewna zebrałem z kopalni. No nic, ale teraz chciałem co innego. Ja chyba tutaj zrobię jakieś takie podziemia duże. Mam bardzo wielką ochotę, ale jak to przebuduję, to jeszcze nie wiem. Trochę mam taki pomysł. I zobaczymy, co to wyjdzie już na drugi film. Powinno być coś z tego wybudowane. I te podziemia nazwałem tu wstępnie sobie tablicę ustawiłem jako podziemia Leander. Nie wiem, jak to brzmi, ale jest takie imię wynalazłem w tym i spodobało się mi. Aha. I jeszcze trochę. Tu chyba zrobię jakąś bazę piratów z Karaibów czy coś w tym rodzaju, bo się mi dość bardzo podoba. Tam wychodziłem w kilku miejscach nad morze i tak jak tu w prostej linii się idzie, to by było dość ciekawe, tylko żebym gdzieś się nie wpakował. O, to było 750 coś tam, ta linia prosta, ale ja tu sobie trochę obejdę, żebym się gdzieś nie wpakował. O proszę, i tu z tych podziemi bym zrobił wyjście na morze. O, jakaś zatoka, nie wiem co tam nazwać, i tu by było wyjście na morze. Może kiedyś jakiś okręt by się zbudowało. Szkoda, że nie idzie takich okrętów uruchomić, żeby pod jakąś piracką banderą to pływało, no ale no niestety. Nie wszystko da radę zrobić. No to łódkami można popływać, a ja nie mam wprawy do łódek. No ale kto wie, może kiedyś tak. No dość ciekawe tutaj widoki, nie? O, i może ja sobie tutaj taką fotkę zrobię. O, to będzie na okładkę do tego filmu. I zaraz to spróbujemy zrobić. To niech zaniknie wszystko.
i Alpę. Jest. Jedna fotka jest. No, to jeszcze jedną. Ale tu niech sobie będzie, żebym widział. Może gdzieś coś jeszcze tutaj? Nie. Tak. I teraz wracamy już. Nie będę tutaj nic specjalnie kursował. Ojej, tu ale dziury, nie? Tu można się przejść jak nie wiem co. I proszę wyprowadzić tory na prost. Dużo tu kopania, nie? Ale widziałem takie, nie wiem co to z tego zrobić, ale niektórzy tak robią, taki podziemiak, coś tam, może by coś tam zrobił, nie na taką dużą skalę oczywiście, bo tam mi tam na taką dużą skalę żadnych projektów mi nie potrzeba. I nie wiem, nawet nie wiem do czego by to wykorzystać, ale kto wie, jakieś mini podziemia, coś tam można zrobić, no nie? No dobrze, nagadałem się, ale to już czas skończyć, bo za dużo to będzie wszystkiego naraz, no nie? No, to do zobaczenia.